Drugi dzień rajdu Świdnickiego zapowiadał się znakomicie. Równe czasy wykręcane przez kierowców na pierwszym dniu, a także poranna słoneczna pogoda sugerowały wysokie emocje już na drugim dniu, czyli w sobotę. Pięć lewy ciasny. Z jak najlepszej strony starał się pokazać Aaron Domżała, który po niezbyt udanym piątku miał apetyt na więcej. Zresztą już na pierwszym odcinku Aaron miał gorszy czas tylko i wyłącznie od Marcina Schefflera, pokonując resztę stawki. Dalej, 7 lewy, tak, dobra, do 50. 7 lewy, 100 szykana od lewej. ...150 przez szczyt, 6 lewy zostań, 54 prawy. Niestety młody kierowca mógł być w tym dniu zadowolony tylko i wyłącznie z tego właśnie odcinka. Drugi i trzeci OS wypadły katastrofalnie, no i Aaron musiał odrabiać wysokie straty. Młody zawodnik tylko na drugim i trzecim OS-ie stracił 5,5 minuty i musiał zapomnieć o walce o najlepszy czas dnia. 4 prawy szybki, długi zostań. Za metą. Brawo. Po krótkim piątkowym przetarciu pomiędzy Schefflerem a Sir Matthewsem okazało się, że ci dwaj zawodnicy właśnie będą bili się o czołowe miejsce w klasyfikacji rajdu Świdnickiego. To właśnie oni wykręcali najlepsze czasy w tym dniu. Różnice czasowe w bezpośredniej rywalizacji często sięgały raptem kilku sekund. Lewy 5 zostań z dużą uwagą, syp z hamowaniem, prawy 4 przyciąć, prawy 4 przyciąć, 50 i śmiało lewy 6 przez szczyt, prawy 6 i 100. 100, śmiało lewy 5. Powtórz. Śmiało lewy 5 i 150. Szeroko prawy 3 plus. I tu jest meta, prawy 3 plus. Dobra. Ewidentne braki w doświadczeniu na trudnych, wymagających trasach, tak jak ta w Świdnicy, pokazał także Hubert Ptaszek. Niestety młody zawodnik nie potrafił odnaleźć się na brudnych trasach i osiągnął co najwyżej czwarty czas. O ile współpraca z pilotem układała się nieźle, tak po prostu inni zawodnicy tego dnia byli nie do przejścia dla Huberta. Max lewy, 30, 4 prawy, 150 prostuj, Max prawy, 150. Szyki młodego zawodnika też pokrzyżowała ulewa, która nawiedziła wówczas rajd świdnicki w okolicach godziny 14. Hubert zresztą niejednokrotnie zwraca uwagę na to, że jest niedoświadczonym zawodnikiem i nie powinno się go stawiać w roli faworyta. Inna sprawa, że żaden z zawodników w drugim dniu zawodów nie był przygotowany na tą ulewę. Jak powiedział nam przed rajdem Marcin Schefler, tylko Darek Poloński przygotował sobie opony, które zapewniały mu przyczepność na bardzo trudnych i śliskich trasach. Mimo tego typu opinii Marcin Schefler wyglądał na bardzo pewnego, chociaż Sir Matthews cały czas go naciskał i tak naprawdę rywalizacja o najwyższe miejsca w sobotę toczyła się właśnie między tymi dwoma zawodnikami. Polak i Łotysz raz po raz przebijali się w wykręcaniu jak najlepszych czasów, zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej pętli. Nadal zresztą bezproblemowo wyglądała współpraca pomiędzy Marcinem Schefflerem a Szymonem Marciniakiem, który bezbłędnie dyktował trasę, a kierowca nie miał żadnych problemów z jej pokonaniem. Prawy czy minus, minus przyciąć, 70 i uwaga, bardzo wczesne hamowanie i prawy 2, nietny duży syf. 70 i za szczytem 10 bardzo wcześnie, i prawy 2 plus długi. 20, lewy 2 przyciąć, pod drzewem zostań. 10 i prawy 2 minus, wypuść, bardzo wczesne hamowanie, prawy 1. Bardzo ładny stój. 2 lewy, 40 i 2 lewy, 80, 6 lewy do 6 prawy, 6 lewy do 6 prawy, 70, hamuj syf, 3 lewy długi, hamuj syf, 3 lewy długi. Thank you.
Dariusz Poloński, który najpierw wykręcił czwarty, a później pierwszy czas. Niestety ostatni odcinek pierwszej pętli zakończył się wypadkiem poza trasę, no i niestety Darek nie był już w stanie kontynuować rajdowania w tym dniu. Do końca dnia nie było pewne, czy Dariusz wystartuje w takim razie w trzecim dniu rajdowania, czyli w niedzielę, no ale jak się okazało, mechanicy stanęli na wysokości zadania i do drugiej rano ciężko pracowali nad samochodem Dariusza, doprowadzając go ostatecznie do stanu używalności. Nadal świetnie też prezentował się Ralf Simartis, któremu ewidentnie przypasowały asfaltowe drogi. Łotysz zaciekle walczył z Marcinem Schefflerem do ostatniego OS-u, pokazując, że nie jest żółtodziobem i że trzeba się z nim liczyć. Koniec końców po drugim etapie Ralf Simartis przegrywał z Marcinem Schefflerem, ale zaledwie o 2,2 sekundy. Nieustępliwie, bezpardonowo i przede wszystkim niezawodnie cały czas spisywała się ekipa Scheffler-Marciniak. Przechodzi prawy 3 minus. Mocno hamuj i wcześnie prawy 2 syf. Scheffler pomimo warunków pogodowych spisywał się bardzo pewnie. Przechodzi lewy 5. 50. Lewy 6. O drugiej pętli na pewno jak najszybciej chciałby zapomnieć Hubert Ptaszek, który jechał równo, ale nieskutecznie i poniżej oczekiwań. Piąte miejsce na pewno nie zadowala młodego kierowcy. Mimo wszystko nie lada niespodziankę sprawdził Marcin Górny, który zdobył trzecie miejsce w sobotę. 50 i uwaga, mocno hamuj, syf i prawy 1, wypuść! W lewy 2 plus, nie ciąć. 50, prawy 5, podwójny zostań. Podsumuj teraz to, ten OS. Totalnie jechane na spokojnie. Chcemy dzisiaj dowieźć już to, co mamy. Co się stało? Nie, no jest źle. Dwa razy wypadliśmy. W ogóle nie chcę gadać. Jest źle. Marcin, zacząłeś skromnie, przynajmniej przed startem, przed rajdem, a tutaj trzecie miejsce. Nie, to wszystko jest tak na wyrost. To jest jakiś tam przypadek tylko, także... Nie taki przypadek, to prawie koniec pierwszego dnia. Jeszcze mamy jeden odcinek, to jest początek rajdu, ja cały czas mówię, także no, słucham się pilota i cieszę się samochodem. Ralf, co słuchałeś? Ty już był pierwszy, potem niemnożka papał. Teraz u ciebie posle szóstego, drugie miejsce. Nie znaję, jak to ostrożnie jedę. Klasyfikacja po pierwszym etapie nie pozostawiała dłużej. Na pierwszym miejscu Marcin Schefler, zaraz za nim Ralf Sirmacji, trzecie miejsce Marcin Górny, czwarty był Hubert Ptaszek, piąty Aron Domżała i szóste miejsce zajął Dariusz Poloński.